projekt 269 we wrocławskim budżecie obywatelskim zakładał stworzenie 10 km tras rowerowych w centrum miasta, gdzie jest niebezpiecznie, trasy się urywają albo w ogóle ich nie ma. Projekt 269 to rowerowa rewolucja w Wrocławiu, ale taka pozytywna rewolucja. Dlaczego ten projekt jest ważny? Jest ważne, bo zmienia miasto i zmienia myślenie o mieście, zmienia mieszkańców, czyli zmienia wszystko, prawda? Co ważne, projekt ten nie będzie oddziaływał jedynie na rowerzystów. Tak naprawdę uprzyjaźni nam tą część miasta, rozciętą dzisiaj troszeczkę ulicą Kazimierza Wielkiego, dla wszystkich użytkowników ruchu, więc myślę, że dzięki niemu Wrocław stanie się odrobinę lepszym miastem. Osoby, które się zaangażowały w promowanie projektu 269, wcześniej się w ogóle nie znały. Skrzyknęliśmy się przez Facebooka i powstała niesamowicie energetyczna drużyna ambasadorów rowerowego Wrocławia. Kula śniegowa ruszyła 2 lata temu. Od wtedy, kiedy wymyśliłem projekt, zbierały się kolejne osoby, które były zainteresowane, aż do ponad 200, aż do dużej części miasta. I myślę, że dlatego się udało, dzięki energii ludzi. Stwierdziłam, że chcę koniecznie poznać tych ludzi, którzy chcą jeździć na rowerze, którzy to lubią. Taką grupę, która jest bardzo pozytywna i która chce coś zrobić dobrego dla miasta, nie oczekując niczego w zamian. Projekt dał mi bardzo dużo radości i entuzjazmu i energii od młodych ludzi, którą również dzieliłam się z nimi. Było niesamowite zobaczyć, że tłum nieznanych ludzi staje się grupą, która może coś osiągnąć. To była czysta przyjemność, kiedy już człowiek wraca z takim wielkim klikiem głosów ludzi przekonanych do tego, że wierzą w to, że projekt ma szansę się przebić. Bo to niesamowite. Tato do mnie zadzwonił. Wygraliśmy. Mimo, że on jakby też nie brał w tym udziału, ale też przeżywał to wszystko z nami. Po cichu liczyliśmy na to, że wygramy, ale 16 tysięcy głosów, najwięcej w Polsce, aż sami byliśmy zaskoczeni. Jest to historyczny moment, trzymałem ten projekt bardzo mocno. Cieszę się, że on wygrał. Cieszę się, że centrum miasta będzie bardziej przyjaznym mieszkańcom dzięki temu projektowi. Jak sobie teraz wyobrażę, że niedługo z koleżankami z roku będziemy jeździć po tych drogach na uczelnię, to już się nie mogę doczekać. Co czułeś będąc jednym z ambasadorów? Dumę. Czy warto było? Oczywiście, że było warto. Czuję, że to miasto jest najlepsze moje. Zrozumiałam, że mam wpływ na to, co dzieje się w mieście i jak miasto wygląda. Urządziłam sobie mieszkanie, więc teraz mogę urządzić miasto. Polecam działać, założyć stowarzyszenie, zrobić projekt budżetu obywatelskiego. Zmieniliśmy to miasto i będziemy je zmieniać nadal.